Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukmon, a to jest kolejna składanka ściągnięta ze strony Arcade Punks. Jak widzicie, nie ma żadnego intra, jestem Batocera, nie ma żadnego intra na dzień dobry. Jeszcze ta wersja Batocery nie obsługuje intra, podejrzewam, że 31 już powinna obsługiwać. Zaraz sobie sprawdzimy, jaka to jest wersja. Ogólnie jest to składanka 256 GB Super Clean Batocera RP4 Boarded Game DAT. I jest to składanka na Raspberry Pi 4. Ja to uruchamiam na wersji 4-gigowej z karty micro SD. Pokażemy Wam szybko, ja już pada sobie skonfigurowałem. Tu ogólnie chyba nie ma nawet All Games czy coś takiego. Jest dosyć sporo tych. Zaraz jest Favorites, nie ma. Czyli sobie dodamy, a nie, jest, mamy. Ja na tym motywie robiłem składankę Segi. Tutaj wszystkich gier jest 10927 i mamy takie platformy jak Atari 2667 gier, Atari 5281 gier, Atari 7858 gier, Daphne 14 gier, Famicom Disk Systems 208 gier, Game Boy 861 gier, Game Boy Advance 1068, Game Boy Color 535, mamy 2126, Neo Geo 141, Nintendo 64 477 gier, Nintendo Entertainment System 1272, PC Engine 414, PC CD-ROM 233, porty 3, SCUM 19, Mega Drive 32x34 gry, Mega CD 67 gier, Dreamcast 35 gier, Game Gear 326 gier, Sega Master System 334 gry, Mega Drive 940 gier, SG 1075 gier, PlayStation 151 gier, Super Nintendo 787 gier, WonderSwan 110, WonderSwan Color 91 i koniec. Ciekawy jestem, bo tutaj przeglądałem, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Po pierwsze Daphne sobie zobaczymy, jakie są tytuły. Nic chyba dodatkowego, co ja mam. Na Famicom Disk System 208. Dosyć sporo tego tutaj jest. Aż muszę sobie sprawdzić, ile na mojej jest składance, raczej na moim zbiorze, bo 200. Sam pudełeczka jest screenshot i filmik się uruchamia, czyli tak samo jak ja to robiłem u siebie. Więc łatwo można było skopiować to. Wygląda to całkiem tutaj przyzwoicie. Muszę sobie sprawdzić po prostu, ile ja miałem na swojej składance. Game Boy mnie nie interesuje, ale Game Boy Advance 1068 jest chyba normalna, ale tutaj zobaczyłem Nintendo 64, jest 477. Tu muszą być haki chyba. Albo są dodane te 64DD, bo 303 chyba wyszły te gry. O, są 64... Chyba, że to są wsadzone japońskie wersje. A na moje... ja tego ogólnie chyba nie mam u siebie. I dlatego jest aż tyle. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Ja mam chyba listę tą amerykańską. Tutaj na przykład są dwie wersje Peter Adventure. Jedna jest USA, druga jest Australia. Czekajcie, jak tutaj się teraz... Nie to... Tutaj jest. Nie to trójkąt. Aha. Pojawiła się Batocera 31. To jest starsza wersja Australia. Faktycznie jest Australia i jest europejska. No, USA, ale D nie jest USA, czyli to jest wersja europejska. I tutaj są po prostu podwójne wersje. Tu jest potrójnie zrobione coś. Troszkę sieczka. Jak to lubi, jak ktoś chce mieć wszystkie możliwe wersje, spoko, nie? Macie Die Hard trzy razy to samo, nie? Jedna jest wersja, zaraz sobie zobaczymy. To jest prototyp jeszcze, uj. No jak ktoś lubi, to spoko, nie? Ja to jednak zostanę przy swoich 303. Ogólnie to wygląda całkiem. Skuma jest trochę mało, moim zdaniem. Tym bardziej, że nie ma tych gier, w które ja gram, czyli Neverhood i Blade Runnera. Dobra, te, które lubię. Plus za tą grę, bo to była genialna gra i wyprzedziła swoje czasy trochę.
Full Throttle też fajne, Discordy też są fajne, Elviry są takie sobie, moim zdaniem. Indiana Jonesy są ładne, kolorowe. Więc taka... O, a to jest druga część tego chyba, nie? Czy pas... Nie, to nie jest druga część, ale tak wygląda, podobnie zrobione też. O, Riven jest, The Sequel of the Mist, a to jest Mist, czyli też spoko za tego Mista. Trójka jest, kurde, jest ogólnie problem z uruchomieniem trójki na Skumie, niby już jest na liście, ale ja jej nie mogę ani na Windowsie uruchomić, ani na Raspberry Pi, czy tam na tym Androidzie, nie wiem dlaczego. 32x34, czyli są wszystkie Mega CD, trochę mało i nie no, jest Duna, spoko. Jest Flashback. O, Night Trap jest na czterech dyskach wsadzony luzem. Sherlock Holmes to samo. O nie, to są dwie części Sherlock Holmes. No nie gadajcie, że nie. Przeszedłem. O nie, jest Heart of the Alien. Dobra, no spoko. Ogólnie. Dreamcast. 35 gier. NBA 2K1. Nie wiem dlaczego środkowa jest. 2K2 była zdecydowanie lepsza. NFL tak samo. Shenmue, ktoś wsadził, dobra, 3 dyski, nie ma czwartego, czyli paszportu. Shenmue 2. Dziwny ten zbiór. Ok, idziemy na playkę. Zobaczmy na playce. Nie wiem, ja ogólnie, okej, w porównaniu do innych składanek Batocera się wyróżnia tym, że obojętnie którą grę tutaj uruchomię, podejrzewam, że się uruchomi. No ale nie powinien robić czegoś takiego, żeby dawać Chrono Crossa na dwóch płytach. Z tego względu, że to później trudno jest obsługiwać, jeżeli się dojdzie do drugiej płyty i tak dalej, z save'ami przenosi. Lepiej zrobić sobie ten format, który działa na PSP, w jednym pliku i w trakcie gry z skrótem tym przycisków się zmienia płyty. Tak można rozbić na przykład Resident Evil 2, tak, gdzie macie dwa scenariusze, ale tak, bo tutaj tak samo są to... No ja bym tego nie rozdzielał w taki sposób, ja bym to przerobił na... Zresztą ja u siebie macie jeszcze dostęp, przez 2 albo 3 miesiące wykupiłem, że będziecie mogli sobie pobrać moją składankę tą na Batocerze i kurde, wydaje mi się, że to lepiej wygląda, jeżeli chodzi nawet o samą playkę. Zastanawiałem się, czy nie zrobić samego Sony składanki poświęconej tylko i wyłącznie Sony, czyli by były tylko PlayStation 1, PlayStation Portable, PlayStation Minis, czyli te mini gierki indie z PlayStation Portable. Kurczę, no, tak niewymiarowo mi to wychodzi i sobie przypomniałem, że nie mam na przykład wszystkich FIFA, czyli nie mam pełnej biblioteki PlayStation 1, bo mam na przykład 96 i 98, a nie ma 98 i 2000 ileś tam, tak? Czyli nie mam tych pośrednich. Mam pierwszą, ostatnią FIFA i ta, która zrobiła na mnie największe wrażenie. Final Fantasy tutaj mamy tylko dwie. I co ciekawe, patrzcie, kurde, tu jest Final... Kurde, przyjechaliśmy. Zaraz, gdzie ja to randoma wcisnąłem. Mamy Final Fantasy. Tutaj mamy rozbite gry na dwa dyski, a Final Fantasy jest normalnie na trzech płytach. Zobaczmy, co to jest za format. No jest PBP, czyli jest wersja z PSP. Czyli tutaj mamy format PSP, a tutaj nie mógł, kurde, tego zrobić. Rozdzielił dwa dyski. I ciekawe jestem, co to za formaty są. To są CHD, no to tyle dobrego. Dobra. Czyli nie zajmują dużo miejsca. No. CHD. Rewizja pierwsza jeszcze. Tak to wygląda. Jak dla mnie to tak. Po pierwsze, to nic specjalnego. Dużo dosyć platform. Są fajne tytuły. W portach co dorzucił Duma. Standard. Wejdźmy sobie jeszcze w system settings. Fajnie, że jest po angielsku. To jest duży plus. Jest ustawione podkręcenie na maksa, na turbo. Podobno będzie w nowej Batocerze możliwość podkręcenia jeszcze bardziej. Ja tego nie sprawdzałem, ja sprawdzałem tą nową Batocerę tylko na tym. To jest wersja 30, nie? 31 Batocery będzie miała możliwość podkręcenia jeszcze bardziej Raspberry Pi, czyli nie na 1750, podejrzewam, że na 1800 pójdzie. No i... kurde, no spoko biblioteka, jeżeli komuś się podoba taka biblioteka, to jak najbardziej, bo dobra, spróbujemy sobie uruchomić
Kurde, uruchomiłem to Dino Crisis, dobra. Zobaczymy, czy są. O, jest obwódka. No, standardowo tak działa Batocera. Każdy sobie może taką składankę zrobić. Jeżeli się komuś nie chce, no to może sobie ściągnąć tą i będzie miał, tak? Wiadomo, moja jest. Uważam, że moja jest lepsza, jeżeli chodzi o zawartość, no ale moja zajmuje 512 giga. Nie każdy może sobie na to pozwolić, tak? Dobra, normalnie. Nie wiem, czy nie założę. Raczej mam konto na Twitchu. Na Twitchu? Na Twitchu. I chciałem sobie zrobić live. Nie wiem, czy kurde tego, bo tam jest możliwość podpięcia z YouTube'em, że w momencie, kiedy nagracie, to się automatycznie eksportuje na YouTube'a. I nie wiem, czy nie stworzyć sobie serii takiej, gdzie po prostu sprawdzam każdą jedną platformę, którą można emulować, parę tam gierek, pomawiać, jak to działa. I tak dalej, i tak dalej. Wiem, że kiedyś takie na samym początku robiłem, tylko że i nawet to ludzie oglądali, o dziwo. Jak ja tam sobie każdą jedną platformę analizowałem na RetroPie, ale to kurde było na Raspberry Pi 3. I dużo platform tam nie mogłem zrobić. No i tak to działa. No tak działa Dino Crisis bez żadnych filtrów ujemnych i tak dalej. I o dziwo nie działa Start Select. Coś tutaj namieszane jest ze sterowaniem. No patrzcie. W ogóle jest dźwięk, bo nie słyszę. Jest dźwięk, ale nie da rady wyjść z emulatora. Coś. No patrzcie. Coś tu jest namieszane. Te wcisnę przyciski może jakoś. Start Select nie działa, ten znaczek, ja mam Razera teraz z tego od PlayStation. Ogólnie tutaj sterowanie mi tutaj działa, widzicie, ale nie mogę wyjść z emulatora. Nie podoba mi się to. No jak tak można zrobić? Może to tylko u mnie coś nie działa, ale ogólnie no. Nie wiem, coraz trudniej mi się omawia to wszystko, bo już dosyć sporo widziałem fajnych. Mam jeszcze jedną składankę, która jest nietypowa. Bo jest zrobiona na Attract Mode. I chciałbym chyba ją też nakręcić i pokazać wam, jak sobie usprawnić życie, bo ogólnie tam jest strasznie ciężkie sterowanie, jak ktoś nie miał do czynienia, a ja bardzo rzadko używam Attract Mode, bo mnie troszkę nawet denerwuje. No tutaj wszystko, kurde, patrzcie, tutaj wszystko działa, biegam sobie, łażę, skikam. Amunicji też nie można wziąć, bo ona jest za, ale o, widzicie, tu mogę wejść, jest zamknięte. Dobra, pobiegniemy sobie do tego, do T-Rexa. Może coś źle kliknąłem podczas konfiguracji pada? No możliwe, ale no mi nie działa start i wyjście z emulatora. Ej, kto mi dawał, ja nie pamiętam teraz, kto mi dawał ten klucz. No, trzeba do budynku wejść. Tu. Tam jest zamknięte na pewno. Tutaj może trzeba wejść. Dino Crisis 1 był fajny. Dwójka była taka sobie. Trójka jest do zapomnienia. Ja nie grałem w trójkę, bo o, jest klucz. No i z tym kluczem trzeba iść tam do drzwi. Dobra, czekaj. Kółko tu jest, dobra. No tutaj chyba łaziła po tym, po skrzynkach, ale dobra, już nie będę się wracał. Informacja. Dino Crisis 1 wyszło w czasach Metal Gear Solid. I graficznie to, jeżeli popatrzycie teraz na przykład na tą twarz, to wygląda zarąbiście w porównaniu do Metal Gear Solid 1. Capcom zrobił kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o Dino Crisis 1. Nawet postacią uważam, że zdecydowanie lepiej wyglądają niż w Resident Evil 2, 3. Dwójka była wcześniej, ale trójka już była pod Dino Crisis 1. Wydaje mi się, że tutaj
te piksele trochę mniej rażą, pomimo tego, że to jest całe w 3D, a Residenty 1, 2, 3 były no, takie 2,5D, że tła były ze zdjęć, albo tam malowane, jak to woli, a tylko postacie były 3D i tam obiekty niektóre. A tutaj było wszystko zrobione w 3D, chociaż no, jeden z nielicznych momentów, gdzie się biegnie razem z kamerą, zazwyczaj są statyczne kamery, więc fajnie to wyglądało. Wiem, że był Resident, żeby nikt tam mnie nie poprawiał, Resident trójwymiarowy na PlayStation 1 się nazywał Survivor, czy tam Gun of Survivor, zależy którą wersję mieliście. No, ale to trudno było nazwać Residentem, no. Więc tak to wygląda. Nie mogę wyjść. Nie działa mi pad. Może jakbym podłączył drugiego pada, co? Sprawdźmy jak ten. Spróbuję podłączyć innego pada. Bo jeżeli się nie da wyjść z tego emulatora, może to... O, wyłączyłem. Czekajcie, czy ja mam tutaj jakiś kabel do tych padów? Mam teraz dwa na wierzchu, które mają USB-C. Tutaj mam jakiś krótki kabelek. Dobra, spróbujemy podpiąć, zobaczymy co się stanie. Bo ja chyba na składance grałem na tym. Na tym padzie sprawdzałem, czy działa. Zaraz zobaczycie, czy nie zobaczycie. Działa mi start. Teraz podłączyłem pada od PlayStation 5. Mówiłem już tam, że sobie kupiłem i pada od PlayStation 5 działa po przewodzie. Nie próbowałem go bezprzewodowo podłączyć. Spróbuję wcisnąć znaczek PlayStation Start i też mi nie działa. Czyli to nie jest... konfigurowałem wcześniej, więc coś jest namieszane przy sterowaniu. Nie można wyjść, czyli by trzeba było zrestartować. To mi się nie podoba. To jest pewnie do przestawienia oczywiście, nie? O, widzicie. Tak się nazywa, nie DualSense, czy DualShock 5, czy jak to tam się ten, tylko dziwna nazwa wyskakuje po podłączeniu, ale działa z Raspberry Pi po kablu. No i to w takim razie było na tyle podczas tej prezentacji tej składanki, bo nie chce mi się uruchamiać na nowo. Coraz krótsze robię te materiały, ale to może się też podobać, nie? Jeżeli ktoś nie ma karty 512 giga, ktoś ma kartę 256 albo dysk jakiś 256, no na dysku trochę trzeba się pokombinować pewnie, żeby to uruchomić, bo to jest bo 030. 31 podobno ma butować z USB bez większego problemu. No ale jeżeli ktoś ma kartę 256 giga i interesują tego te gierki, to na pewno godne to jest polecenie, bo to jest Batocera i to jest zdecydowanie, moim zdaniem jest zdecydowanie stabilniejsze niż RetroPie. Poza tym, że można coś przez przypadek kliknąć, żeby zmienić układ sterowania i wyłączyć sobie możliwość wyłączenia danego tytułu. Nie? Ale to było na tyle w tym odcinku. Podejrzewam, że w tym samym dniu jeszcze zrobię jeden pokaz składanki właśnie na tej co mówiłem, na Atrak Moodzie. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!